W jaskiniach na pustyni w Izraelu odnaleziono fragmenty biblijnego zwoju wraz z innymi reliktami. Ten starożytny manuskrypt, pogrzebany przez tysiąclecia pośród piasków, skrywa przesłanie, które może zakwestionować podstawy ludzkiej egzystencji. Jakie przerażające wiadomości kryje ta starożytna księga? Odkryj niesamowitą historię tekstu, który odsłania przed nami boskie sekrety. Historia Henocha opowiedziana w Biblii przypomina wciągającą układankę, w której brakuje wielu elementów. Wyobraź sobie, że przenosisz się w odległą przeszłość, w której Henoch, daleki potomek Adama, żył 365 lat. Pomimo tak znaczącego rodowodu, informacje na temat Henocha są dość szczątkowe. Historia jego życia, a właściwie jego zakończenie, stanowi wielką zagadkę. Księga Rodzaju wspomina, że stąpał on u boku Boga, a potem niespodziewanie zniknął, zabrany przez siły boskie. To nagłe zniknięcie przez wieki budziło zdumienie uczonych. Niektórzy twierdzą, że Henoch nie stanął w obliczu śmierci jak wszyscy inni. Zamiast tego został zabrany do Królestwa Niebieskiego, stając się aniołem bez doświadczenia śmierci. Więź łącząca Henocha z Bogiem i sposób, w jaki opuścił ziemię, rozbudzają ciekawość, nakłaniając badaczy do zagłębienia się w jego tajemniczą historię. Księga Henocha zawiera zdumiewające prawdy na temat naszej egzystencji. Na jaw wychodzi wiele sekretów, które ujawniają źródło pochodzenia zła, tajemnice upadłych, niebiańskich istot, historię biblijnego potopu czy proroctwa o Zbawicielu. W tym literackim arcydziele czytelnicy przenoszą się do świata, w którym starożytna wiedza przeplata się z kosmicznymi tajemnicami i gdzie boskie oraz ziemskie światy łączą się w jedną spójną całość. Księga Henocha, niczym klucz do ukrytych drzwi, oferuje wgląd w świat, w którym zacierają się granice między tym, co dobrze znane, a tym, co jeszcze niepoznane. Chociaż prawdziwe pochodzenie Księgi Henocha pozostaje tajemnicą, to jednak istnieje kilka grup, które twierdzą, że są w jej posiadaniu, co daje nam pewne wskazówki co do jej powstania. Warto tu wspomnieć o etiopskim kościele ortodoksyjnym Tewahido, który przez wieki strzegł Księgi Henocha jako części swojego biblijnego kanonu. Co ciekawe, wersja ta pozostaje jedyną, kompletną wersją tekstu. W XVIII wieku szkocki podróżnik i odkrywca James Bruce natknął się na kilka rękopisów Księgi Henocha, zapisanych w starożytnym języku semickim używanym niegdyś w Etiopii. Pozyskanie tych tekstów przez Bruce'a zapoczątkowało zainteresowanie Księgą Henocha wśród europejskich naukowców. Większość uczonych zgadza się, że Księga Henocha została pierwotnie napisana w języku aramejskim lub hebrajskim, powszechnie używanych w starożytnych tekstach żydowskich. Istnieją nawet hipotezy, że księga mogła być mieszanką języka aramejskiego i hebrajskiego, o czym mają świadczyć fragmenty znalezione wśród zwojów znad Morza Martwego w jaskiniach w Qumran. To z kolei oznaczałoby, że księga ta powstała w wyniku współpracy różnych osób w różnych miejscach na przestrzeni kilkunastu lat. Choć odkrycie owych fragmentów potwierdza obecność księgi w społeczeństwach żydowskich i wczesnochrześcijańskich, to nadal trwa dyskusja nad tym, czy fragmenty te są oryginałami, czy też kopiami przetłumaczonymi z wcześniejszego języka semickiego, takiego jak etiopski. Zdaniem naukowców, etiopska wersja księgi Henocha jest najprawdopodobniej pierwowzorem. Dokumenty historyczne wskazują, że około VI wieku przed naszą erą w Etiopii powstała żydowska enklawa. Pochodzenie etiopskich Żydów jest obiektem różnorakich rozważań, między innymi, że mogą oni wywodzić się od króla Salomona i królowej Saby.
Odkrycie Księgi Henocha na terenie Etiopii i w jaskiniach Qumran znacznie pogłębiło nasze zrozumienie tego starożytnego tekstu. Dowiedzieliśmy się, w jaki sposób była ona przekazywana, modyfikowana i kształtowana przez różne tradycje na przestrzeni wieków. Fakt, że Księga Henocha przetrwała w różnych miejscach na całym świecie oraz że została ponownie odkryta, świadczy o wzajemnych powiązaniach między kulturami i nieprzemijającym znaczeniu pism religijnych. Mając na uwadze te informacje, konkretne miejsce pochodzenia Księgi Henocha czy język, w którym została ona napisana, stają się mniej istotne. To, co naprawdę ma znaczenie, to wpływ, jaki ta historia wywarła i wciąż wywiera na ludzi pomimo upływu czasu. W rozdziale 64 Księgi Henocha czytamy, że przed wstąpieniem do nieba zebrał on ludzi i poinstruował ich, jak podążać ścieżką Boga, zachowując między innymi wierność, pokorę, prawdę i nadzieję. Warto zauważyć, że w księdze jest informacja, że ponad 2000 osób obserwowało wstąpienie Henocha do nieba. Henoch budził zarówno strach, jak i podziw jako ucieleśnienie Bożej chwały, wyróżniając się swoją bliską relacją z Bogiem w porównaniu do Hebrajczyków. O ile inne plemiona miały bezpośrednie powiązania ze swoimi bogami, o tyle Henoch pragnął nawiązać jeszcze bliższą relację z boskością i był temu celowi bardzo oddany. W przekazie Henocha opisującym Wielki Potop jest informacja, że wraz ze swoimi braćmi zbudował on ołtarz, na którym oddawał cześć Bogu i składał mu ofiary. Podobno podczas ceremonii Henoch uniósł się i złożył ofiarę przed Panem. Następnie ołtarz zadrżał, a w jego rękach pojawił się nóż. Praktykę tę kontynuował jego syn Matuzalem, a po nim wszyscy prorocy Starego Testamentu. Po śmierci Matuzalema jego syn Melchizedek objął urząd arcykapłana i założył tajny zakon, znany jako zakon Melchizedeka. Zakon ten, zajmujący się zgłębianiem tajemnic Boga i Wszechświata, był prekursorem templariuszy. Templariusze byli zakonem wojskowym założonym w 1119 roku przez grupę francuskich rycerzy, którzy oddali się służbie na rzecz ochrony chrześcijańskich pielgrzymów podróżujących do Ziemi Świętej. Początkowo składający się z zaledwie 9 członków zakon szybko się rozrósł, zdobywając ogromne bogactwo i władzę w całej Europie. U szczytu swojej potęgi templariusze kontrolowali rozległe posiadłości, zamki i floty statków. Odegrali kluczową rolę w wyprawach krzyżowych, walcząc z siłami muzułmańskimi o kontrolę nad Ziemią Świętą. Mimo swojej potęgi, templariusze zostali ostatecznie uznani za wrogów przez króla Francji Filipa IV i papieża Klemensa V, którzy oskarżyli ich o herezję i bluźnierstwo. Podsumowując, odkrycie fragmentów Księgi Henocha w jaskiniach Qumran i innych miejscach na całym świecie rzuciło nowe światło na ten antyczny tekst i jego tajemniczego autora. Choć dokładne pochodzenie Księgi Henocha pozostaje niejasne, nie sposób zaprzeczyć jej trwałemu wpływowi na religię i kulturę. Księga Henocha nadal urzeka czytelników wyrazistością i głębią przekazu. Bez względu na to, czy traktujemy ją jako fragment Pisma Świętego, czy też jako mit, Księga Henocha jest świadectwem nieprzemijającej potęgi ludzkiej wyobraźni i ponadczasowego poszukiwania duchowej prawdy. I tym sposobem dobiegamy do końca tego odcinka. Jeśli Wam się spodobał, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i podzielić się swoimi przemyśleniami na temat Księgi Henocha w sekcji komentarzy pod filmem. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym materiale. Cześć!